Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie pokażę, jak odczytać klucz licencyjny Windows na już zainstalowanym systemie. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Aby odczytać klucz licencyjny na już zainstalowanym systemie, skorzystamy sobie z pewnego programu, nazywa się on ProduKey. Także teraz pokażę, jak ten program pobrać. Otwieramy sobie przeglądarkę internetową i wpisujemy właśnie ProduKey. I to będzie pierwsza pozycja od góry. Producentem tego programu jest Nirsoft. Także klikamy sobie i tutaj poniżej zjeżdżamy. I mamy linki do pobrania, download ProduKey, in zip file, ja już mam pobrany. Tak naprawdę, także sobie wejdę w pobrane, rozpakujemy archiwum. Jeszcze raz mamy ProduKey i po prostu uruchamiamy tą aplikację. I tutaj w trzeciej kolumnie mamy właśnie ProduKey. A pierwszy mamy Product Name, mamy Internet Explorer i Windows 10 Pro, bo w przypadku właśnie moim jestem na Windowsie 10 Pro. Do pozycji Internet Explorer widzę, że się przypisał właśnie ten sam klucz, to jest nieistotne, ale my chcemy sprawdzić dla Windows 10 Pro. I właśnie w trzeciej kolumnie mamy nasz klucz, dokładnie taki jak wpisywany z naklejki licencyjnej. Także jest to 100% sprawdzony klucz. Są również inne sposoby sprawdzania klucza licencyjnego Windows na już zainstalowanym systemie, ale ja osobiście korzystam z tego programiku i właśnie on według mnie daje zawsze poprawne wartości klucza produktu. Także czasami zachodzi właśnie taka możliwość, już nie wnikam jakie kto ma po prostu potrzebę, aby ten klucz odczytać, ale czasami zachodzi taka potrzeba, bo gdzieś po prostu pudełeczko z licencją nam się zapodzieje, ale jesteśmy pewni, że mieliśmy legalną licencję i to właśnie ją wpisywaliśmy do naszego komputera, laptopa przy instalacji czy przy aktywacji i to pudełeczko nam się nieraz zawieruszy, a my zajdzie potrzeba, że chcemy już przenieść tą licencję na przykład na inny laptop lub komputer. Wiadomo, zależy już od licencji, jeśli to było jednostanowiskowe, no to z tego pierwszego komputera należy to wyinstalować, a wtedy taką licencję możemy użyć na następnym innym komputerze. I właśnie w ten sposób można odczytać ten klucz i nadal cieszyć się legalnym Windowsem po jego ponownym zastosowaniu. Także to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.